dzisiaj zaczęłam zejść. Witajcie w pierwszym odcinku z nowej serii Knack, Alex the Character gra w Knack 2. Wiem, że Knack, Alex the Character gra w Knack 1. Wiem, że Knack 2 już jest na moim kanale. Nowa gra, zwykły. Zabawiamy pan w pierwszym slocie. Więc co, zaczynamy! Ale my wam odcinek. Ale tu sejcie na bez pięć. Za organizację tego spotkania. A musimy ich grać od nowa. Tak, przejść od strzał i łuków do czołgów i działu. Gdzie mają bazę? Jak można zlikwidować to zagrożenie? Trzeba niezwłocznie wysłać ekspedycję i ustalić, co się tam dzieje. Są jacyś ochotnicy? Granie, tak? Serce krainy goblinów. Wiem, jak tam dotrzeć, ale nie gwarantuję, że wrócicie. Wiktorze? Wiktor Industries będzie miał okazję, by sprawdzić nową serię robotów ochronnych. Choć czysta siła fizyczna bywa pożądana, w starciu z goblinami potrzeba naprawdę czegoś znacznie potężniejszego. Zaawansowane uzbrojenie naszych robotów z pewnością będzie nieocenione. Czy to już wszyscy chętni? No cóż, dobrze, Ryder i Wiktor wezmą udział w ekspedycji. Tak, doktorze? Przed podjęciem finalnej decyzji chciałbym pokazać Państwu mój najnowszy wynalazek. Chodźmy. Wujku! Hej, jak leci? Spoko, mamy dzisiaj sporo roboty. O? Muszę już lecieć. Na razie! Trzym się! Tylko ostrożnie. Będzie dobrze. Dobra, pierwszą, drugą część nagraliśmy, ale pierwszą część tak, będziemy w tej części poznawać wszystko jakby od nowa. Więc nie mamy czasu żadnych kopnięcia i tak dalej, tylko my tu możemy rąkować obrotami. Więc uznałem, że może najlepiej nagrać tak jakby trochę od nowa. Jak wiadomo, fundamentem naszego społeczeństwa są relikty. Tajemnicze pozostałości po nieznanej cywilizacji. Stanowiące źródło zasilania wielu naszych wynalazków. Więc rozsunęliśmy tą część, mieliśmy, ale mieliśmy zepsutą płytę. No właśnie. Musieliśmy kupić nową, więc dla tych, którzy nie będą wiedzieli, to lepiej oglądajcie tą serię, a później jakby drugą serię, pierwszą serię, która już była na moim kanale, ale jest tutaj do klapki na K2, żeby się nie pogubić. Wykorzystujemy jako źródło zasilania aut, samolotów, generatorów. Odkrycie tego niewyczerpanego źródła energii całkowicie odmieniło nasze życie.
A w Knachce jedynce poznajecie jakby serię, całą już grę od jedynki do dwójki. A jeżeli ci, którzy są na bieżąco, to mogą sobie jeszcze raz przypomnieć Knacha 1. Właśnie na to, to jest prąd. Knacha 1, później Knacha 2 i to jest ale tutaj jest na Knacha, więc... Przez wiele dziesięcioleci poznawałem ich sekrety, w nadziei, że uda mi się je przebudzić. Rezultatem jest żywa, myśląca, czująca istota. Troszkę podłosiłem. W waszej kosze. No! Ale to dobra. Trzeba. Ja uciekam. Po co uciekasz? Może ja pójdę pierwszy? Dobra. Chodź. Idziesz? Ale zginąłeś. Szybko! Chujopa! Chujopa! Ja mnie to grasz. Chujopa! Ajajajajaj. O mój. Ja. Zabiłem go. Dobra. Ja wiem jak to zrobić. Jesteśmy coraz więcej. O, to masz akurat części z robotów. Tak, z części z robotów. Dobrze wiedzieć. I ty będziesz już rozwalać roboty. Tak, ale też mogę mieć kropki. Unik. Ale mogę też sobie kropki moje sobie. Tak, zmniejsz się i przejdź przez otwór. No to idziemy. No to idziemy na mnie przyjażdżkę, tak? No bo przyjażdżkę! To jest tam gęta. Tak, umie wykorzystywać energię zawartą w kamieniach słonecznych. Po naładowaniu może gwałtownie wyzwolić znajdującą się w niej moc. Ale tam to on... Podobnie. Tak, użyj fali uderzeniowej, by pozbawić roboty marcz. Jak widać, fala uderzeniowa może zniszczyć kilka celów naraz. Chodź. Tutaj! Tutaj też. Pomogłem ci. Aż nie widzę. Tutaj jest finta. Tak,
za pomocą kamieni. Alt może wykorzystywać moc kamieni, by przemienić się w tarczę reliktów. A teraz pokaż naszym gościom, jak twój burzowy atak sprawdza się w walce. Nam tam wyzyskać. Jak widać, Nalt może użyć energii zawartej w kamieniach. Dobra, chodź. Jopa! Doktorze. Nazwał go pan Nak, zgadza się? Właściwie, sam się nazwałem Nak. Imponujące? Sprawia wrażenie dość delikatnego. W starciu z goblinami będą poważniejsze wyzwania niż te powolne kupy złomu. Więc co sugerujesz, Wiktorze? Cóż, przyprowadziłem kilka robotów ochronnych. Jeśli Nak im dorówna, będzie mógł dołączyć do ekspedycji. Niech będzie. Może wyjdziemy na zewnątrz. Tam jest więcej miejsca. Okej. Ciekawie się teraz robi. Więc Nak da radę? Przekonamy się. Drugi rozdział mamy. Raczej rozdział pierwszy, chapter drugi. Dobra, to chodźmy dalej. Nie będę sobie wam krótkiego odcinka. O, ty będziesz rozwalał robotę, a ja będę zbierał skrzynki. Rozwalał skrzynki. Dobra, ja wiem jak to zrobić. Tak. Możliwe jest rażenie kilku celów. Gdzie tam będziesz robił? Chodźmy. O! To będziesz mi dawał te relikty. O! O! Przepraszam, że powiedziałam brzydko. Już tak nie zbierzemy wszystkiego, ale możemy w sumie postaramy się. No właśnie. Teraz
to będzie trudne. Unik! Gdy iść? A, nie ma, dobra. I zrespiliśmy się tam, gdzie byliśmy wcześniej. Super. Jopo! Dobra, chodźmy. A coś tam jest. Nie ma nic. Wow, ale blokada. Ale nie jest łatwa. Jopa! Następny. Wow, dwa roboty giganty. Ale ma lampę, tak? I to te... Bigo, dzięki temu masz... Co? Ty będziesz bił roboty. Tak. Bo ty masz dzięki temu... Jestem robotem, tak? No można to powiedzieć. Ty masz dzięki temu będziesz większy. Tak, no bo to są moje... A tak idź. Co? Oh. No nie, dzięki mogę sobie najpierw... Jeszcze raz musimy... Ja atakuj pierwszego. Okej. Okay. Dzięki na co pomóc, Alex. Nie ma za co. Chodźmy. Chodźmy dalej, nie zatrzymajmy się. No, ej! Mój Wrocki! Co ty robisz? A to musimy rozwalić te duże. Okej. Okay. No dobra. Jo, pa! Nie zostawię was nic! A jak ci to się zmniejszało? Atakuj! Atakuj, dobra, idź dalej. Atakuj, duże. Ja atakuję tego! Ale mnie dzięki mogę! Dzięki. Dobrze! Czerwony kryształ. Oknaka, tak? Tak. Nie wiedziałam, że to jest kryształ oknaka, tak? Bij go! Fajne to jest terapeutyczne, wiesz? Chodź. Dobra. Bij go, bij! Dobra! Uważaj! Chodź! Atakuj! Dzięki tym robotom będziesz większy. Charlotte.
Przepraszam. Aha! On nie zrobił unik, tak? Tak. Jaki kukcia. Atakuj i... Atakuję! No atakuję cię. Jesteś coraz większy. Ja to troszkę mały. Dobra! I coś jeszcze? Świetnie, tak! Dobrze. No, Wiktorze, jestem zbyt delikatny? Wygląda na to, że doktor pójdzie z nami. Przecież tego chcesz, bo weźmie ze sobą Naka. Wspaniałe widowisko, doktorze. Tak, Nak musi dołączyć do ekspedycji. Ciekawe, co powiedziałaby Charlotte, gdyby tu była. Dalej, doktorze, chodźmy. A co sypiemy, że Charlotte żyje? Żyje, bo w drugiej części się okazuje. Życie, chłopcze, czas nam ucieka. Doktorze, dzięki za opiekę nad młodym. Tak szybko dorasta. Franki Ryder, było łatwiej, jak był młodszy. A teraz chcę wiedzieć co, chcę wiedzieć jak, stale się mądrzy. Czasem naprawdę mam tego dość. Przyda się panu przerwa. Może się nim zajmę przez kilka dni. No cóż, zgoda. Lukasie, co o tym myślisz? Ślady goblińskich czołgów powinny być nadal widoczne. Musicie zachować szczególną ostrożność. Okej. Okay. Chodź, Nak! Przygoda nas wzywa! Cieszę się. Najdroższa, życz nam szczęścia. I wystartowaliśmy! Przygoda nas sypa, tak? Na sterburcie! Widzę czołgi! Jadą do starej kopalni. Jest olbrzymia, a tunele ciągną się milami. Te gobliny na pewno coś kombinują. Lądujemy, przyjrzymy się z bliska. Porządnie zabarykadowali wejście. Trzeba znaleźć inną drogę. Jak się rozdzielimy, pójdzie szybciej. Sprawdźmy północ, wschód i zachód przez las. My się tym zajmiemy. Chodźmy na... Dobra. Idziemy dalej, rozdział drugi, chapter pierwszy. Wiele niebezpiecznych stworów. Mogę temu atakować, tak? Tak, może. Atakować. Nie ma jakichś robotów? Nie ma. Ale ma jakiś element tych diamentów, co na to wydarzy. Łapa! Uważaj! Bus! O! Spójrz! Jakieś ruiny, w których są relikty. O, relikty. O co mi chodziło. Ha 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 ha!
pobliżu są gobliny. Uważaj. Okej. Aj, dobra. I zginąłem też ja. Musimy jeszcze raz. Hop, hop. Hop, hop. Jak zmienił się Sajna, dobra? Dobra, chodźmy dalej. To się nie będziemy martwić. O, co zrobiłem u nich? Co się stało? Dobra! Daj mi się nim. Zajmiłam się. Teraz drugi. Ptaszek! Jo, jo! Jeszcze zrobić trochę coraz większy. Teraz my tam poprimy, tak? Tak. Trochę ci też dają tego żelaza. Ej, co ty robisz? Muszę szybko mieć jakieś elementy. To mechaniczne da. Rzeczy. Doktorze, jest drugie wejście do kopalni. Świetnie, no. Czekaj, zaraz będę. Dobra, to już. Dziękujemy za oglądanie, macie się, no i na razie, pamiętać. Łapki, kurę i jeszcze dzwoneczkiem. Przypuszczę dzwoneczkiem i łapki w górę! I suba! I suba, pa pa!